Z nami pan Artur Cwik, wiceprezes OSP Tworków. Panie prezesie, przyjechaliście do sąsiednich Bieńkowic po raz kolejny, ale ta wasza sikawka no też jest wyjątkowa pod pewnym względem. Wyremontowaliście ją jakiś czas temu. Tak, wyremontowaliśmy ją 2 lata temu. Kapitalny remont z funduszy unijnych. Dostaliśmy pieniądze i za te właśnie fundusze wyremontowaliśmy. Była piaskowana cała, polerowana, wszystko. Wygląda teraz jak nowa i jest w 100% sprawna. Sprzyja to wam promocji takiej jednostki, zachęcaniu młodych do wstępowania? Tak, też, ale przede wszystkim zrobiliśmy to, żeby tą historię utrzymywać przede wszystkim i żeby wiadomo to wyglądało, bo ona naprawdę już była trochę zaniedbana, także... Z którego roku jest ta sikawka? Ta sikawka jest z 1868 roku. Też można ją obejrzeć w Tworkowie, tam od niedawna, od jakiegoś czasu? Niespełna 2 lat jest zrobiona taka gablota, w nocy podświetlana jest, także można ją zobaczyć, ona jest cała oszklona, także zapraszamy. Te zawody co wam dają jako strażakom? No przede wszystkim przyciąga to młodzież, wiadomo, to też jest rywalizacja sportowa. Nie ukrywam, że zawsze startujemy tutaj w roli faworyta. Nie ukrywam, że naprawdę ta pompa jest rewelacyjna, ona po prostu praktycznie po 5 ruchach tej pompy pokazuje się woda na węży, także zawsze startujemy tu w roli faworyta. Okej, dziękuję.